reżyseruje Powódź. Nie jest to łatwe, dlatego że woda jest takim elementem, który się trudno ogarnia, ale który też jest życiodajny. I tak jest to naszą Powodzią. Tutaj przedstawienie upamiętnia katastrofę, która dotknęła Wrocław, ale przedstawienie to również odnosi się do jakiejś symbolicznej kategorii żywiołu, wody. Czyli czegoś, bez czego tak naprawdę człowiek nie może żyć, z czego się składa i z czym musi żyć w harmonii. Taki jest też wydźwięk tego przedstawienia. Z jednej strony historyczny, z drugiej strony taki symboliczny. Biorą w nim udział artyści profesjonalni, akrobaci z Polski, poza Polski, z Holandii, z Czech, ale również młodzi artyści wrocławscy, tancerze z Nowej Rudy, dzieci z Walimia, ze szkoły, z Legnicy, Teatr Tańca. Uniwersytet Przyrodniczy angażuje się z nami w to wydarzenie, ponieważ mamy taki rekwizyt, nie chcę za dużo zdradzać, ale rekwizyt jest falujący i dużo osób go animuje. I w tą animację angażujemy również właśnie społeczność Wrocławia, żeby tą tragedię, która tak naprawdę zjednoczyła gdzieś tam mieszkańców Wrocławia, upamiętnić i jakoś zaznaczyć, że te wszystkie historie, które we Wrocławiu się wydarzyły, nie zawsze szczęśliwe, jednak mają takie zakończenie, że wspólnie mieszkańcy to miasto odbudowują i taki jest chyba sens też tego przedstawienia. Jesteśmy z zakładu karnego na Fiołkowej. To jest zakład numer 2. Półotwarty zakład, tak. Dlatego zostaliśmy wytypowani jako jeden z nielicznych zakładów karnych tutaj do uczestniczenia w tym organizacji tego festiwalu, co jest dla nas bardzo, bardzo fajną, bardzo ważną rzeczą, takim czymś wzniosłym. Naprawdę to my wszyscy przeżywamy to, naprawdę bardzo to przeżywamy. Chyba jeszcze do tej pory nie było takiej sytuacji, żeby z zakładu karnego więźniów wykorzystywać do tak ważnej imprezy. Zobaczcie, jak wchodzi. Raz, dwa, trzy.